Witajcie, witajcie, to znowu ja, Gural Graj. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Graveyard Keeper. Widzę, że tu mamy niedokończoną jakąś robotę, więc przetłużmy to. W sumie, nie wiem, mam wodę? Mam. No to możemy jeszcze zrobić ciasto. Ile tego ciasta zrobimy? Okej, troszkę zrobimy. Więc będziemy mieć chlebki do jedzenia. I dalej się zastanawiam, jak zdobyć te niebieskie punkty. W sumie to nie wiem. Ale no trzeba coś będzie wykombinować. W ostatnim odcinku bodajże robiliśmy chyba... Odprawiliśmy pierwszą mszę. Okej, i teraz tak. Czekajcie. I teraz mogę to wrzucić tutaj jako chlebek. Za dużo. Okej, 26 chlebów będzie. Czyli ogarnęliśmy już mniej więcej, jak się robi jedzonko i tak dalej. Dobra, pozłońmy się tak. Tych sztabek. Zardzewiała opata, niech też tu idzie. Chodźmy tu, zrzućmy tak. Grzyby, to sobie zostawimy, chlebki sobie zostawimy, zrzućmy to. Tam mamy chyba ten, porzeczki tu zrzućmy. Jeszcze tutaj zajrzę, co my tu mamy w tej skrzynce, aha. Okej. Więc to też trzeba będzie zrobić jakąś skrzynkę w kostnicy na te wszystkie. Marchewka nam urosła. O, co nam wyrosło? Buraki. Proszę bardzo. Ok. I teraz tak. Możemy coś zasadzić. Gotowe. 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 W sumie nie wiem, co to za... aha, to była nasiona marchwi. Dobra, zasadź. Mamy jeszcze, w sumie nie mamy już nic. Okej, to co zostanie, to wrzucimy tu do skrzynki. To się jeszcze robi. Wrzućmy tak, nasiona marchwi, nasiona tego i teraz tak, tu jeszcze mamy 6, to możemy wziąć, tu jeszcze mamy winogrona. Zboże. Zboże na razie zostawmy też tutaj, bo ono się przyda kiedyś tam jeszcze do chlebków. Nasiona marchwi mam i mam nasiona buraka, więc jeszcze mogę posadzić. Mogę posadzić to i mogę posadzić to, bo cztery nasiona idą na, to jakby na ten jeden plac. Zrzucamy to, zrzucamy to. Odpady rolne zrzucamy. Tu mamy jakąś opowieść, to pójdzie do domu. Dobra. Teraz tak. Wejdźmy sobie na drogę i teraz tak. Postać. Grabarz wiadomo, inkwizytor. W ogóle czekajcie, jaki mamy dziś dzień? Aha, dzień latarnika, idzie wieczór. I następnym dniem będzie bodajże dzień. Tak, biskupa. Czyli trzeba będzie odprawić znowu mszę. Osioł strajkuje dalej. I dalej nie wiem... dalej nie wiem, gdzie ten olej zrobić. O, grzyby są. Pozbierajmy grzyby. A tu jeszcze coś jest. Coś wykopałem, nie wiem nawet co, chyba krzak. Czekajcie, coś bym zjadł. Użyj. Weźmy sobie jeszcze jeden chlebek, ok. No, nie daje to nie wiadomo ile, no ale
Zawsze to coś. Dobra, co ja tu chciałem zrzucić? Tak, grzyby. Opowieść. Na razie powiem wam tak szczerze, że nie idę do latarnika, bo jest tutaj co robić, tylko teraz tak, dobra, tu posadziliśmy wszystko. Chciałbym, w związku z tym, że osioł nam tutaj strajkuje, chciałbym wiedzieć, aha, dalej nie mogę zrobić krematorium, czyli techniki to będzie tak, anatomia i alchemia, pisarstwo, rolnictwo i natura, kowalstwo, budownictwo, kucharstwo. Ważne części, anatomia, podwójny stół, chirurgia, czyli na razie tu nam się, mogę kupić ważne części, ale, a w sumie, dobra, odblokujmy to, teologia, tu jest wszystko już z niebieskimi punktami, więc tego za bardzo nie zrobimy. W pisarstwie też nie mamy nic. Rolnictwo i natura. No niestety też nic, tu też nic. O, odblokowujemy se glinę. I więcej na razie nie ma nic, więc zostało tylko kucharstwo i w kucharstwie mamy trochę, alchemia też nic, dobra. Czyli na razie wszystko jest odblokowane. Dalej nie możemy zrobić tego stanowiska do palenia zwłok. Tylko zastanawiam się, gdzie... Wyglądasz na trochę zmęczonego. Dobrze spałeś? Och, Sart, tęsknię za spaniem tak bardzo. Okazuje się, że ciężka praca jest cmentarnym strażnikiem. Muszę zrobić wszystko sam. Coś pamiętam. Dawniej posiadacz miał wielu pomocników. Byli bardzo podobni do mnie, ale bez poczucia humoru. Jeden z nich nadal powinien być przykuty łańcuchem do ściany w północnej części piwnicy kościoła. Do ściany w północnej części. Aha, i jeszcze jedno. Nie pamiętam dlaczego, ale jestem pewien, że nigdy nie powinieneś go odłamywać. Nigdy. Coś kojarzę. Dobra, belki nie zrobimy, bo tam jest bodajże potrzebna ta piła tarczowa. Napraw stół. Dwa opoły i dwie części proste. Czekajcie, to są proste części żelaza, czy proste części żelaza? No to myślę, że możemy też to zrobić. Przynajmniej coś zrobimy, tak? Bo szczerze powiedziawszy, ostatnio siedziałem, nagrałem trzy odcinki pod rząd. Dobra, proste części żelaza. I miało być chyba dwa opoły. Dobra, ile mamy tego? Bohater jest opół, są cztery części proste. Dobra, myślę, że wystarczy. Idziemy do kostnicy. Napraw stół. Ok. Buduj. Stół i stanowisko preparowania. Złożone części żelaza 4, 12 opołów i 8 gwoździ. Dobra, czyli idziemy. W związku z tym, że mamy żelaza dość trochę, a w sumie jest noc, ja bym się może przespał, odzyskał trochę HP. O, chlebki jeszcze wpadły, punkciki zielone, dzień dobry, dziękuję.
Do spania. Czyli nie dzień dobry, tylko bardziej dobranoc. Czuję się świeżo, dobrze. Jeszcze chleby. Chleby wpadły. Złożone. Czekaj, ile to, czy to wyjdzie jedna? Nie, dwie sztuki. Aha, czyli do tego są potrzebne proste części z żelaza. To zróbmy ich. Zróbmy ich może trzy razy. Teraz złożone części z żelaza. No, a zróbmy jeszcze dwa razy. Ha! Czekaj, wiesz co? Zjemy coś. Ile ten chleb daje? 15, to daje 12. Ok. No. Troszkę to schodzi, dobra. I teraz tak. Bohater. 8 części. Osiem części złożonych. Opół. Ja bym jeszcze dorobił te złożone. Nie pamiętam, ile tam było. I opół. Ok. I gwoździe. Gwoździe się zawsze przydadzą. Ok. W związku z tym, że idzie prawie południe, idziemy odprawić mszę, będzie o sumie, to będzie suma, można powiedzieć, tak jak się tego to nie. Na którą idziesz do kościoła? Na sumę! Dobry. Idziemy po naszą modlitwę. Rutynowa modlitwa i wiara, okej. Okay. Wyjdź. Tu też by pasowało coś zrobić, buduj, ale to jest tylko skrzynia, więc mi się wydaje, że tu trzeba będzie wejść albo w teologię, albo... Dobrze, zaczynamy mszę. Ludzie się schodzą, ale coś mi się zdaje, że przyszło jakby mniej jak ostatnio. O, jaka modlitwa. Dobra, dobra, niezłe. Bardzo prosimy o datki. Czadowe kazanie, czadowe kazanie. Dobrze. Pyk, 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 pyk. Ok. Wpadła nam wiara. Zebrane datki 27. Nie wiem, groszy, czy jak to się tam nazywa. Otwórz, zrzuć wiarę i zrzuć modlitwę. Chodźmy jeszcze do tego stolika, bo coś mi tu... Nie wiem, skąd ten punkt wziąć. Nauka. Poczekajcie, techniki, teologia. Teologia, światło wiary. Pocieszenie w wierze. Szczerze powiedziawszy, pisarstwo. Gawędziarstwo, artykuły piśmienne.
Rolnictwo, kowalstwo, budownictwo, kucharstwo. To na pewno nie będzie tutaj. To nie wiem. Szczerze powiedziawszy, jak to zrobić. Ale chodźmy, póki jeszcze nie ma wieczoru. Może uda się nam pogadać z biskupem. Handluj. Mogę ci sprzedać. Dobra, sprzedam ci 6 chlebów. Jedną świecę ma za opłatki. Efekt po użyciu 1 energii. A kupmy jedną świecę. Ciekawe, czy można gdzieś tą świecę zapalić? Tu nie widzę nigdzie tych. Mi się wydaje, że to musi być ten. W sumie możemy odblokować tą skrzynię, ale wolę zrobić jednak to, co miałem tam zrobić w kostnicy bodajże, jak dobrze pamiętam. A, no jeżeli ktoś ogląda w ogóle Graveyarda Keepera i w ogóle moje ostatnie filmy, proszę dać znać, jak jest ze stroną audio, bo nagrywam. Słuchawki mam Bluetooth podłączone do laptopa, a gadam do mikrofonu takiego wolno stojącego. Już to nie są słuchawki z mikrofonem, takie nauszne, tylko zwykły mikrofon. Jak to wygląda? Ja tam oglądam nieraz, tak sprawdzam, no to według mnie jest ok. Dobra, stanowisko preparowania. Umieśćmy tutaj. Ale wiesz co, chłopie, ty musisz coś zezreć. Nie masz w ogóle energii. Jak to będziesz pracował? Sekcja. Pusty stół sekcyjny, brak zwłok. Dobra. Mogę tu jeszcze. A tu jest co? Aha. Tutaj nie można nic zrobić, tutaj nie można nic zrobić. Wykonaj. Napraw wyrzutnie na zwłoki. 2. Kawałek kamienia. 2 kawałki kamienia, to mogę też to zrobić. Buduj. Mogę zbudować stół? Nie, brakuje mi opół. Dobra, ale w związku z tym, że jest wieczór, chodźmy, udajmy się na spoczynek. Rano to wszystko wyzbieramy. Wpadło jeszcze 14 chlebków. Ok. O, proszę bardzo, jeszcze 2 chlebki wpadły. Tu mamy w sumie 11 grzybów. A mamy jeszcze chleb. Dobra. Aha, nie. Ja chciałem 20. Pełny stack sobie wziąć do siebie i tyle. Tu mamy jeszcze. Czekajcie, co tam było? Aha. 2 kamienia miałem zrobić. Tylko, że nagrobek. Aha. To nie, to z tego wyjdź kawałek kamienia. Czyli my chyba w ogóle nie mamy kamienia.
Nie wiem, ile z tego wypadnie. Kawałek kamienia, jeden. Tu są jeszcze jakieś kamienie. Pokopmy. Okej. Mam nadzieję, że teraz tak. Schodźmy więc do tej kostnicy. Kurde, szczerze powiedziawszy, coś bym pokombinował w tym. Czekajcie, mogę naprawić? Mogę. Tak, tu będą zwłoki chyba spadowały, tylko że mi się wydaje, że jeszcze tu trzeba będzie naprawić i możemy to naprawić. Zarąbiście. Czyli zwłoki będą nam po prostu spadywały przez tą całą windę, czy jak to się nazywa. Dobra, postacie. Jaki dziś jest dzień? Dziś jest dzień. Tak, wdzięczki. Dziś jest dzień wdzięczki. Co my byśmy chcieli jeszcze? Popatrzmy na takiego kupca. On chciał tą czkawkową trawę, więc w związku z tym, że wstaje dzień, ja bym sobie poszedł na tą, na te bagna, gdzie ostatnio tutaj wychodziliśmy. Bo mi się wydaje, że tu gdzieś na pewno tu jest żelazo. Tu jest chyba przejście do. Z tego co pamiętam, to tu jest jakaś wiedźma, czy czarownica, czy coś takiego. Grzyby sobie pospierajmy. Uuu, grzybów tu jest dużo. Szczerze powiedziawszy, czekajcie, gdzieś to było. Kupiec, przynieś kupcowi czkawkowe i trawę, tylko że nie wiem, gdzie to ostatnio widziałem. Gdzieś to było, techniki, mapa, nie? A, tu jest czkawkowa trawa. Tak, tylko że tak, jak tam się. Tutaj nie idzie w ogóle przejść. Tu mogę przejść, tam już nie mogę przejść. Tu też za bardzo nie. Chodźmy spróbować na drugą stronę, też nie można. Tu też jest zablokowane, tu też. Tędy nie. Tu nie, czyli pomarny. Co, już idzie wieczór, Boże Święte. Ale te bagna są duże. Jakby tutaj. Tu, nie. Zablokowane. Ale już widzę tą czkawkową trawę, już wiem jak to wygląda. Tu też jest, tylko że żeby tam dojść, to mi się wydaje, że trzeba by było obejść chyba te bagna z dołu. No bo ja nie widzę innej możliwości. Aha, tu jest pewnie skrót, więc czekajcie, no to w takim wypadku to znaczy się, że w takim wypadku nie ma tutaj przejścia. Tu wszędzie wszystko blokuje. Dobra, tu się my przeszli, ale dalej już się nie da rady, panie. Dobra, tu blokuje. Tu
Tu jest zablokowane. Wiem, że tu jest chyba skrót, bo tu jest ta tabliczka, więc coś tam pamiętam, jak grałem. Dobra, tu żelazo jest. Tu nie przejdziemy. O Boże Święty. Dobra, spróbujmy stąd wyjść. Żebym jeszcze dał radę stąd wyjść w ogóle. To by było super, bo teraz już widzę, że się jakoś tak wpieprzyłem. Albo nie, czekajcie. Mam czkawkową trawę jedną. Tylko, że tutaj nie przejdę. Najlepsze jest to, że ja w ogóle nie widzę. Jest czkawkowa trawa, więc będziemy mogli dać kupcowi. Więcej jest tej czkawkowej trawy. Jest wiedźma. Tak, obejdziemy. Nie tu, nie tu, nie tu, tu. Dzień dobry, wiedźmo. Stoisz, jest to przed chałupą, stoisz. Pięknie. Precz, podły duchu. Nie jestem duchem, tylko grabarzem na tutejszym cmentarzu. Na pewno jesteś prawdziwy. Nie wiem tego na 100%, ale raczej tak. A ty kim jesteś? To piekielnie dobre pytanie. Staram się tego dowiedzieć już od kilku tygodni i mam już kilka teorii. Wyglądam ci bardziej na wiedźmy czy księżniczkę wróżek. Jak myślisz? Bardziej na wiedźmę. Chyba, że masz rację. Jestem zbyt mądra na księżniczkę. W każdym razie potrzebuję twojej pomocy. Niczego nie pamiętam. Obudziłem się nagle z tą notatką w ręce. W razie utraty pamięci ugotuj w kotle kadzidło i pszczołę. Wypij powstały wywar. Wszystkie składniki powinny być już w kotle. Powodzenia. Dawna ty. I co? Próbowałaś? A widzisz gdzieś w pobliżu kocioł? Nie. Ja też nie wiem. Mamy więc dwie możliwości. Możesz mi zrobić tę miksturę. Nie powinno to być zbyt trudne. Możesz też przynieść mi nowy kocioł i składniki. A gdzie mogę znaleźć kocioł? Och, będę potrzebowała jak największego. Dobry kowal może wiedzieć, jak się je wyrabia. Ty pomożesz mnie, a ja pomogę tobie. Dobrze. Odblokowano nową technikę i otrzymano projekt warsztat alchemiczny, projekt mieszarka ręczna, projekt młyn alchemiczny. Proszę bardzo. To jest to, o czym ja mówiłem właśnie. Odblokowano nową technikę i otrzymano projekt paląca się wiedźma. Ptaszki ćwierkają, że uprawiasz ogród. Czy to prawda? Tak, mam parę grządek. Czy pomógłbyś starej kobiecinie? Ciągle tylko wszystkim pomagam, niech ci będzie co ci przynieść. Dynię, srebrną dynię, w zamian nauczę cię jak ugotować zupę dyniową. Dobra, wiedźmo. Tego nie mamy. Potrzebuję twojej pomocy, dobra. No to na razie z wiedźmą nic nie zrobimy. Wiem, że u wiedźmy tutaj można było jeszcze coś zdobyć, ale... Danie! Zabrakło nam energii. Dojedzmy te
Grzybki. No to jeszcze możemy dojeść chleba. Ok, mamy prawie cały. I teraz tak, dziś, czyli teraz będzie dzień. Tak, dzień kupca. Więc szczerze powiedziawszy, pasuje się stąd wymiksować. Wykonaj, zbuduj most. Opół, deski, gwoździe. Opół, deski, gwoździe. Dobra, muszę to zapamiętać. A teraz, żeby się udało wyjść stąd, szczerze powiedziawszy, nie wiem, jakże nawet tutaj przyszedł. Nie, źle chyba poszłem. Ile my w ogóle mieliśmy przynieść w ogóle tej... trochę czkawkowej trawy, dobra. To idziemy tak. Trzeba to jakoś obejść, tak, tu. Bagna są niesamowite. Dobrze, że się rozjaśnia. Chyba tu, żem szedł. Jak dobrze pamiętam, trochę widać jeszcze moje stare ślady. I to jest właśnie fajne. Ale czekajcie, czemu ja stąd szłem? Aha, bo tu się nie da rady wejść. Dobra, czyli idziemy tędy. No zrobili po prostu takie zakrętasy do tej wiedźmy, że tu trzeba szukać po prostu tego przejścia, ale dobrze, że widać jeszcze ślady moich starych stóp, jak tu szłem. Więc myślę, że jakoś stąd wyjdę. Lub nie, nie wiem. Okej, gdzieś idę. No i co teraz? I co teraz? Antonio Banderas. Czyli nie tu. Czyli trzeba będzie skręcić tu. Teraz tu. Tak. Wychodzimy w końcu. Dobra, jest południe. Szybko musimy iść do wioski. Spotkać kupca. Wam powiem szczerze, że w tym graveyardzie to mi się wydaje, że strasznie szybko ten dzień leci. Chciałbyś coś zrobić naprawdę, a tu zawsze przejdziesz, nie wiem, od swojego domu, od kościoła do wioski i nagle zawsze jest wieczór. Także według mnie to trochę za szybko mija, no ale niestety, dobra. Damy mu czkawkową trawę. Mam nadzieję, że to coś też odblokuje nowe techniki. Nie wiem, co tam jeszcze może odblokować, no ale jakieś tam pewnie powiększy się nam przyjaźń z nim, to jakby. Jest kupiec. O, dziękuję. Zjem ją od razu. Zadanie wykonane, dostaliśmy opowieść. Cóż za dziwaczny smak. Teraz już w ogóle nie czuję smaku. Zaraz, chwila. Niech no wezmę kęs z tego pikantnego ciasteczka, które mam w kieszeni. Och, jest bez smaku. Nie czuję zupełnie nic. Coś ty mi dał. To o co prosiłeś, czkawkową trawę. O mój Boże, stało się to klątwa. Dawno temu, gdy byłem młody, usłyszałem, że stracę najważniejszą rzecz w moim życiu. Kto ci to powiedział? Stara wróżbitka. Podróżowałem ze swoją karawaną przez pustynię za północnymi górami. Zatrzymaliśmy się w oazie. Była tam stara kobieta. Wszystko, co mi powiedziała, spełniło się, a teraz jeszcze to. Przykro mi to słyszeć. Chwila, znasz jakieś wiedźmy? Nie. Widać, inkwizytor spalił już je wszystkie. Jeśli stara Klotylda wciąż żyje, była już dość stara, gdy ja byłem młodzieniaszkiem, skoro wciąż żyje, to musi być prawdziwą wiedźmą. Prawdopodobnie znajdziesz ją w centrum zachodniego
zachodniego bagna. Powiedz jej, że kupiec i kapłan, którzy kupowali od niej mikstury miłosne, potrzebują jej pomocy. Na pewno będzie nas pamiętać. Byłeś kapłanem? Nie. Mój brat nim był. Nie chcę o tym rozmawiać. No, liczę na ciebie, przyjacielu. Przynieś mi lek na tę klątwę. Zobaczę, co da się zrobić. Handluj. Co ty masz ciekawego? Detale biżuterii, złotej biżuterii. To by mnie interesowało, bo z tego, co widziałem, można zrobić lepszy miecz, ale... Jedwab, nasiona winogrona, rybak po królewsku, nasiona winogrona. Szczerze powiedziawszy, wolałbym nasiona... Wejdźmy jeszcze szybko do karczmy. Zobaczymy, czy on będzie miał... W sumie nie powinien mieć nasion. Handluj, co tu masz? Ty masz same jakieś te do jedzenia. Kamień teleportacyjny. Dobra, nie interesuje mnie to. Rozmawiaj? Kto to jest? Pech dziś nie, nic z tego. Okej. Wiecie co, ja jeszcze bym zajrzał do tego rolnika. Skrócimy sobie. Patrzcie, ile zboża, Boże Święty, to się wszystko marnuje. Handluj. Nasiona zboża, marchwi, kapusty, buraka. Wiesz co, gościu? Coś bym od ciebie kupił, tylko... Cztery. Jak wezmę 8. Dobra. Czyli wzięliśmy nasiona kapusty. Weźmy nasiona marchwi. Też 8. To będzie 1,56. Dobrze. Sprzedajmy mu... Osiem marchewek, okej. Okay. Czekajcie, tu chyba wyrosło coś jeszcze, czy nie? Tak jest. Są pożyczki. No, jabłek niestety nie mogę zbierać. Grzyba chyba mogę jeszcze podnieść. Tak, grzyba mogę podnieść i to by było na tyle. U rolnika. No, ale idziemy do domu, bo już jest 37 minut nagrania. Następnym dniem, bo dalej, że będzie dzień żmija. Zobaczymy, co też u tego żmija będzie. Czy można będzie z nim w końcu porozmawiać, czy nie. Zastanawiam się też, jak to będzie z tą dynią, bo no ona chciała chyba srebrną dynię, ta wiedźma. Dobra, zasadź. Zasadź. Tak. Chcę skorzystać po prostu z tego, że mamy to pole, bo Anusz Widelec do czegoś to się przyda. Dobra, tu jest wyposażenie, tu jest pień. Wrzucamy żelazo, proste części, złożone części, gwoździe, kamień, chyba tyle. O! Idziemy spać. Tak, trzeba zapis. Jest zapis. Także mam nadzieję, że odcinek się podobał. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.